Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Maryja nie ukazała się prawie wcale przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa, aby ludzie jeszcze mało uświadomieni i oświeceni co do jej Syna, nie oddalili się od prawdy przez zbyt silne i ziemskie przywiązanie do Maryi, co by mogło nastąpić z powodu cudownego czaru i wdzięku, którymi Najwyższy ją przyozdobił. Święty Dionizy Areopagita pisze tak, że gdy ją ujrzał, byłby ją z powodu niesamowitego i tajemniczego uroku, jak i oszamiającej piękności, uznał za boginię, gdyby go wiara nie pouczyła o prawdzie, kim ona jest. Natomiast, pisze dalej święty Ludwik, przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja zostanie poznana i objawiona przez Ducha Świętego do objawienia jej w tak małej mierze od czasu, gdy przepowiadana jest Ewangelia, czyli te wszystkie kryteria, o których było wcześniej, przestaną już istnieć, ponieważ wiara w Jezusa przez 2000 lat jako Pana i Zbawiciela została umocniona w sercach ludzi. Bardzo ciekawym też świadectwem, które od czasu do czasu będę przytaczał, są świadectwa ze strony, której być może się nie spodziewamy. Mianowicie świadectwa od strony złych duchów. Egzorcyści są świadkami czegoś bardzo zaskakującego. Często w czasie egzorcyzmów nagle diabeł ma rozkaz od Boga, jest przymuszony przez Boga, aby świadczyć o pewnych prawdach, które zostały zapomniane albo w jakiś sposób nie są doceniane w Kościele. W kontekście ukrycia Maryi chciałbym wam teraz przytoczyć fragment egzorcyzmu, gdzie diabeł został zmuszony przez Boga, aby powiedzieć takie słowa. Posłuchajcie. Belzebub, władca much, jak my jej nienawidzimy, wskazuje na górę. Jak my jej nienawidzimy. Egzorcysta, mów prawdę, Belzebubie, z polecenia Matki Bożej, która rozkazuje ci mówić prawdę i tylko prawdę. Belzebub, właśnie ona jest nad nami i to jest straszne. Panuje ona, prawie że mnie miażdży. Musiała ona, że się muszę tak wyrazić, nadać kierunek początkom Kościoła. Musiała modlić się o to, aby Kościół rozwinął się dobrze i tak się rozwinął, Belzebub jęczy. I za chwilę musi mówić dalej. Ona pomagała kształtować założony przez jej Syna Kościół. Trwała tak szaleńczo na modlitwie, że sam Wszechmocy nosiłby ją na rękach z czystego upodobania. Wtedy przystąpili apostołowie, jeszcze inni. Upadli przed nią i dobrze spostrzegli, że trzeba spisać dla Kościoła Ewangelię. Wzywali przez długi czas Ducha Świętego i trwali całe dni na modlitwie. Takich modlitw już dzisiaj nie ma, albo tylko w nadzwyczajnie rzadkich wypadkach. Tak dni całe modlili się i zdobywali szturmem niebo, aby się dowiedzieć, kto zostałby wybrany do spisania Ewangelii. A wtedy ona wybrała takiego Łukasza, takiego Jana, takiego Marka i kogo bądź jeszcze, aby spisał te paskudne teksty. Wiecie, jak to śmierdziało, kiedy się to ukazało? Te pisma Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, Belzebub wyje wściekle. Pomyślcie tylko, zostali oni wybrani przez Trójcę i tą z góry z jej szalonym majestatem. Ona mówiła im, piszcie przede wszystkim o życiu mojego Syna. Słyszycie? On musi zostać ukazany. On na pierwszym miejscu. Mnie zostawcie w cieniu. O mnie wspomnijcie tylko w związku z narodzeniem Chrystusa, z wcieleniem i z tym, co jest bezwarunkowo potrzebne. O czym innym nie wspominajcie. Pomimo to, że wiedzieli i wiedzieli wielkie i doniosłe fakty, nie śmieli o tym pisać. Była to dla nich pokuta, że nie śmieli o tym pisać. Ona w swojej pokorze chciała być pominięta, by na pierwszym miejscu został ukazany jej Syn. Ona powiedziała także do tych dwóch apostołów, aby się nie smucili, bo Chrystus będzie mówił o niej przez ludzkość albo przez kogoś innego. Belzebub tutaj strasznie krzyczy. Egzorcysta, Maria z Agredy to powiedziała. Belzebub, zgadłeś. Maria od Jezusa w mieście Agreda. My więcej wiemy od was, ludzi. Przekleliśmy te księgi, boimy się ich. Że też musiałem to powiedzieć, warczy i krzyczy. Egzorcysta, mów nadal prawdę i tylko prawdę. Belzebub, utknąłem przy przeklętym założeniu Kościoła. Ona była w szalonym stopniu decydująca, wskazuje na górę. Modliła się nieraz za apostołów dzień i noc, aby oni postąpili właściwie. Abyśmy nie mogli dojść do apostołów, modliła się często dzień i noc. Często leżała krzyżem, bez jedzenia. Belzebub warczy i wyje. Dlatego ma tak wielką moc.
Ona powiedziała, że chce się usunąć na miejsce samotne. Chciała tego tylko z pokory. Nie chciała być nigdzie na pierwszym miejscu, pomimo że była potężnym stworzeniem. My musimy to wyznać. Jest ona bardzo, bardzo wysoko ponad nami. Wysoko ponad najwyższymi aniołami. Belzebub znowu jęczy. Po chwili widać, że jest zmuszony, aby dalej kontynuować. Jednak chciała się usunąć. Chciała tego, aby pokazać ludziom, jak oni powinni być pokorni. Tego jednak ludzie nie czynią. A więc usunęła się. To jednak miało dla nas wielki plus. Od tego czasu zaczęły powstawać sekty. Belzebub śmieje się złośliwie. A te nie uznały tego stworzenia. Gdy powiedziała w całej rozciągłości, czym była, i gdyby apostołowie napisali, jak wielkie cuda przez nią się stały, i gdyby to zachowało się w Ewangelii, wtedy sekty te nie wystrzeliłyby jak trawa. Powstało tysiące sekt takich, które ją zwalczają. Które zwalczają katolików tylko dlatego, ponieważ uznają oni to wybrane stworzenie. Dlatego zwalczają ją, ponieważ wierzą, że wtedy pomniejszy się chwała Chrystusa. Służyła ona jednak tylko Chrystusowi. Starała się ona wywyższać swego Syna. Czyniła wszystko tylko dla Niego i dla Kościoła. Wszędzie usuwała się na bok. To był dla nas wielki plus. Sekty te myślały. Maryja odgrywa tylko rolę marginesową. Została ona tylko chwilowo wybrana jako powiernik, narzędzie tego tam u góry. I na tym jej rola się skończyła, jak kończy się rola czegoś starego, bezużytecznego. Szyderczy, złośliwy śmiech Belzebuba. Koniec egzorcyzmu. Zobaczcie, kochani, to jest zdumiewające. Oczywiście każdy, kto w jakikolwiek sposób uczestniczy w egzorcyzmach, wie, że diabeł tak nie mówi płynnie, jak ja go teraz cytuję. To każde zdanie jest dosłownie wymęczone, wyryczane, z potworną agresją, złością, jednocześnie bezradnością i bezsilnością, że choćby bardzo nie chciał tego mówić, musi to powiedzieć. Kochani, tego pierwszego dnia forum musicie wiedzieć, że żyjemy w czasach, w których Duch Święty będzie w sposób nieprawdopodobny objawiał Maryję. Ci, którzy byli w zeszłym tygodniu w niedzielę na konferencji wstępnej, mówiłem o apokalipsie. Mówiłem o proroctwie z Apokalipsy, kiedy Bóg otworzy niebo i pokaże Arkę Przymierza, czyli swoją Maryję, całemu światu. I mówiłem wam o tym, że dzisiaj nie ma miejsca na świecie, w którym nie objawia się Matka Boża. Wiecie, ona objawiała się w Fatimie, siostrze Łucji, praktycznie do końca jej życia. Siostra Łucja przekazała słowa Jezusa do całego świata. Bardzo ciekawe zdania, posłuchajcie. Mówiąc o Maryi, Jezus chce, i to mówi teraz Maryja, abym była bardziej znana i miłowana. W moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla świata. Bracia i siostry, to są bardzo ważne słowa. W moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla świata. Nie w innym miejscu, nie w innej przestrzeni, nie w innej drodze duchowej, tylko przez jej niepokalane serce Bóg chce uratować ciebie, twoje dzieci, twoje małżeństwo, twoją rodzinę i cały świat. Wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi bardzo często: księże, moja rodzina się rozpada, moje dzieci wchodzą w potępienie, wchodzą w nałogi, wchodzą w grzechy, wchodzą w niewiarę, są dręczone przez diabła, boję się, że się nie zbawią. Posłuchaj. W moim niepokalanym sercu Jezus przygotował ratunek dla twojego dziecka, dla twojej żony, dla twojego męża, dla twojego małżeństwa, dla twojej rodziny. Dlatego jest tak ważne, abyśmy w tych czasach, w których jesteśmy, a wierzę, że to są czasy ostateczne, od momentu zesłania Ducha Świętego są czasy ostateczne, ale teraz wierzę bardzo mocno, jest kulminacja tych czasów. Duch Święty w szczególny sposób będzie zapraszał każdego z was, abyśmy weszli do Arki, którą jest Maryja, i zostali uratowani przed potopem potężnych grzechów, ciemności, zła i diabelstwa, które w tej chwili naprawdę dosłownie króluje przez 7 grzechów głównych w umysłach i sercach ludzi na całym świecie. Łucja przekazuje coś, co jest bardzo ważnego. Posłuchajcie. Pragnę stworzyć wraz ze wszystkimi czcicielami niepokalanego serca Maryi nowe pokolenie stworzone przez Boga, czerpiące moc z niepokalanego serca Maryi. To pokolenie, mówi siostra Łucja, będzie przeznaczone przez Boga
do zmiażdżenia głowy węża piekielnego. To są echa słów, które wypowiedział święty Ludwik Gnion de Montfort, kiedy miał wizję dotyczącą ostatecznej walki pomiędzy niewiastą obleczoną słońce, a smokiem, który wyjdzie z czeluści piekielnych, aby stanąć do ostatecznej walki o Kościół i o świat, o duszę każdego z nas. Zobaczcie, co mówi święty Ludwik. Duch Święty wraz z Maryją w czasach ostatecznych stworzą sobie wielkich świętych, którzy świętością przewyższą innych świętych. Wielkie te dusze pełne łaski i gorliwości powołane będą do stawienia oporu nieprzyjaciołom Boga, którzy zadrżą przed nimi, bo będą one płonęły niezwykłym nabożeństwem do Najświętszej Dziewicy. Słowem i przykładem porwą świadków prawdziwemu nabożeństwu do Matki Bożej, co przysporzy im licznych wrogów, ale też zapewni liczne zwycięstwa i wielką chwałę samego Boga. Moc Maryi nad szatanem rozbłyśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy w szczególny sposób szatan będzie atakował jej pięte, czyli jej wierne dzieci, które ona przygotowuje do walki z nim. W oczach świata będą oni prześladowani, mali i poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała, ale w zamian za to otrzymają niezwykłe łaski Boga, które im Maryja rozdawać będzie z wielką obfitością. Będą wielcy w oczach Boga, wyniesieni ponad wszystkie stworzenia i piętą swej pokory razem z Maryją zmiażdżą szatana i staną się sprawcami wielkiego triumfu Chrystusa Króla. Kochani, jestem przekonany, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, nie jest przypadkowo na tym forum, że każdego z nas osobiście zaprosiła Maryja. Jesteś powołany, bez względu na to, co teraz o sobie myślisz, bez względu na to, jak bardzo możesz czuć się niegodny i bezwartościowy, patrząc na historię swojego życia, jesteś powołany przez nią, aby wejść do elitarnego grona szkolonych przez nią uczniów, synów i córek Króla Wszechświata, którzy będą wybrani, szkoleni, aby zwyciężyć i zmiażdżyć diabła, by triumf jej niepokalanego serca zajaśniał na całym świecie w kulminacji czasów ostatecznych. Każdy z nas, jak tutaj jest, naprawdę, jestem o tym przekonany. Im bardziej czujesz się niegodny, tym bardziej jesteś wybrany. Maryja najbardziej czuła się niegodna i najbardziej czuła się ostatnia ze wszystkich. Dlatego jest królową nieba i ziemi. Kochani, wiecie dobrze o tym, że zanim Bóg stworzył rasę ludzi, to stworzył rasę aniołów. I wiecie dobrze o tym, że aniołowie byli stworzeni na początku jako istoty, które miały trzy zadania. Ukochanie, umiłowanie i uwielbianie Boga, kontemplowanie Jezusa jako Boga i trzecia, bardzo ciekawa przestrzeń istnienia aniołów, by poddać się pod panowanie Maryi jako królowej nieba i ziemi. Ale to jest bardzo ważne, co teraz powiem. Aniołowie zostali poddani próbie, według której zostało im pokazane wcielenie Jezusa Chrystusa, drugiej osoby Trójcy Świętej, w rasę ludzi. Aniołowie zostali zapoznani z pragnieniem Boga, Jahwe, aby oprócz rasy aniołów, niezliczonej rasy aniołów, potężnych istot duchowych, stworzyć rasę ludzi, którzy po wcieleniu się w rasę ludzi drugiej osoby Trójcy Świętej zostaną przetransformowani, przebóstwieni, aby mogli uczestniczyć w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej, takim życiu, o jakim nie może marzyć żaden z aniołów, nawet najpotężniejszy archanioł. Aniołowie tworzą niezwykłą hierarchię, w zależności też od zadań, które mają do wykonania w planie Bożym. Ich potężna moc, siła jest efektem miłości Boga, który wypełnia ich całkowicie swoją miłością. W tej pierwszej fazie, o której mówiłem, gdzie aniołowie zostali stworzeni, aby kochać, miłować i uwielbiać Boga, jeszcze nie wiedzieli o planie Bożym związanym z wcieleniem się Jezusa w rasę ludzi, którą Bóg chciał stworzyć, aby ich przebóstwić. To, co aniołów zdumiało drugi raz, to to, że Jahwe stwarzał każdego anioła osobno.
Natomiast człowiekowi dał umiejętność dzielenia się w dawaniu życia, w stwarzaniu życia. Czyli anioł żaden nie może replikować samego siebie albo inne gatunki aniołów. Bóg stwarza każdego anioła osobno. Natomiast to było dla nich niewyobrażalne, że Bóg dzieli się z człowiekiem darem przekazywania życia. Że ludzie będą mogli siebie replikować. To jest nieprawdopodobne. Co więcej, żaden anioł nie był odbiciem drugiej osoby Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa. Natomiast w tej próbie, w tej wizji, kiedy zobaczyli, jak będzie wyglądał człowiek, zobaczyli, że człowiek, ta nowa rasa, będzie miał niejako DNA Jezusa Chrystusa, drugiej osoby Trójcy Świętej. To było coś niesamowitego. Zobaczyli, że Jahwe chce powielić swój własny kod genetyczny w człowieku. Niewyobrażalne. I trzecia przestrzeń, która spowodowała w efekcie ten straszliwy bunt, że przedstawicielką tej rasy ludzi będzie ziemianka, która będzie matką Boga i będzie królową nieba i ziemi, a więc królową też całej tej przestrzeni nieba zamieszkiwanej przez aniołów i osobiście królową każdego z tych aniołów i potężnych archaniołów, którzy będą musieli być jej poddani. I pamiętacie, że jeden z nich, najpiękniejszy archanioł Boga, Lucyfer, niosący światło, który miał nieść światło, jak mówi kilku egzegetów, Jezusa Chrystusa, światło świata, miał dawać to światło, przekazywać, reprezentować, pokazywać, kim jest Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, całemu światu anielskiemu. Zbuntował się i powiedział, nie, nie będę służył takiemu Bogu. W jakiś sposób zazdrość o miłość, którą Bóg obdarzył rasę ludzi, o takie nieprawdopodobne wybranie. I pamiętacie, że w tej swojej dumie, w tej swojej pysze, w tym zakochaniu się w sobie, w tym przekonaniu, że on powinien być najbardziej kochany przez Boga, bo jest najwspanialszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, Ochiach, powiedział Bogu nie. Warto tutaj pomyśleć sobie, kochani, o tej przestrzeni zaistnienia tego grzechu. Pycha, zakochanie się w sobie, tak. Ale też to, co narodziło się w Lucyferze, to zazdrość o miłość. O to, że Bóg chce też kochać nową rasę ludzi, którą stwarza. Nie tylko kochać aniołów i potężnego Lucyfera, ale też chce kochać ludzi, nową rasę. Chce kochać Matkę Trójcy Świętej, Matkę Jezusa Chrystusa. Zazdrość o miłość. Przecież Bóg nie powiedział teraz Lucyferze, kiedy będę stwarzał rasę ludzi, będę kochał cię mniej. Nie powiedział tego w żaden sposób. Nie powiedział tego w jakikolwiek... Bóg jest Bogiem miłości, wiecie. Bogiem miłości, który kocha w sposób jedyny i niepowtarzalny każde stworzenie, które stwarza. Miłością największą, jedyną niepowtarzalną. Nie może kochać bardziej i nie może kochać mniej. Doskonale kocha każdego z nas. Jednak Lucyfer stał się zazdrosny o miłość. I wiecie, kochani, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że my często też powielamy ten stan duszy, stan stworzenia, stan wnętrza Lucyfera, kiedy jesteśmy zazdrośni o miłość. Wiecie, jednym z najbardziej zdumiewających strategii demonicznych jest odtwarzanie uczuć, emocji, tego wszystkiego, co kryje się w sercu Lucyfera w naszych sercach. On po prostu chce odtwarzać siebie w nas. I bardzo często też doświadczamy tego, że zaczynamy być zazdrośni o miłość. Ile jest takiego poczucia, że Bóg kocha kogoś bardziej niż mnie. Że kogoś bardziej wybiera, szczególnie błogosławi, on jest jakiś wyróżniony przez Boga, a ja nie. Kiedy mówimy, że Bóg jest miłością i kocha ciebie, masz przekonanie, tak, kocha wszystkich innych, ale nie mnie. I rodzi się poczucie odrzucenia. I też na tym poczuciu odrzucenia może rodzić się poczucie buntu. Często zazdrość o łaskę, że ktoś tak pięknie się modli, a ja nie. Że ktoś ma taki szczególny wpływ u Pana Boga, a ja nie.
to jest naprawdę diabelskie w nas. I musimy pracować nad tym, żebyśmy nie powielali tego błędu Lucyfera. To, o czym mówię, jest bardzo ważne, ponieważ musimy mieć świadomość tego, że my, żeby dobrze walczyć z wrogiem, musimy go znać, musimy go poznać. My nie walczymy z ludźmi, bracia i siostry. My walczymy z diabłem o ludzi, których mamy kochać aż po krzyż. Kiedy widzisz człowieka, który sprawia ci duży problem, zadaje ci ból, rani ciebie, niszczy twoje życie, to nie on. On jest marionetką w rękach piekła, gdzie diabeł przez niego chce ciebie zniszczyć. Musisz wiedzieć o tym, że całą tą złość i agresję, nawet którą masz, ojcowie pustyni o tym mówią, masz kierować nie na człowieka, który ciebie niszczy, ale na diabła, który jest za nim. A na człowieka patrzeć z całym współczuciem, z całym miłosierdziem, z całą miłością, z całym przebaczeniem. Bo tylko to go zmieni. Tylko to go pociągnie do objawienia Ewangelii, bo być może ten człowiek jedyną Ewangelią, którą przeczyta, będziesz ty. Ewangelią przebaczenia, miłosierdzia i zwycięstwa miłości nad nienawiścią. Bracia, siostry, nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, czyli przeciwko ludziom, ale przeciwko niewidzialnym istotom duchowym o potężnej mocy, generowanej po to, aby zniszczyć rasę ludzi. To, z czym mamy do czynienia, to naprawdę dwa przeciwstawne królestwa. Urodziliśmy się, bracia i siostry, w środku wojny, pomiędzy dwoma królestwami. Królestwami Lucyfera, szatana, a królestwem Boga. Bardzo często w trakcie egzorcyzmów diabeł mówi: nie, ona należy do mnie, osoba opętana. Ona należy do mojego królestwa. Ja mam swoje królestwo, a ten u góry ma swoje królestwo. Kim w tym planie, w tej odwiecznej walce pomiędzy tymi dwoma królestwami jest Maryja? Kim ona jest? Jaką nosi w sobie tajemnicę, że jest tak straszna dla szatana i dla całego piekła, że oni się tak potwornie jej boją, że bardzo często szatan nawet jest zmuszony w trakcie egzorcyzmu przyznać to, co Łucja mówi nam w objawieniach fatimskich, w tajemnicach fatimskich. Niepokalane serce Maryi zwycięży diabła. Niepokalane serce Maryi zatriumfuje nad całym świecie. Ratunek dla każdego z nas jest w niepokalanym sercu Maryi. Kochani, zacytuję wam fragment z egzorcyzmu, żeby jeszcze bardziej zrozumieć to, o czym mówimy teraz. Belzebub, jak my jej nienawidzimy, wskazuje na górę, jak my jej nienawidzimy. Egzorcysta, jednak jest ona waszą królową i rozkazodawczynią. Całe piekło musi być jej posłuszne. Belzebub, właśnie jej, właśnie ona musi, jęczy okropnie. Ona jest koroną i perłem, a na koronie ma krzyż. Ten szalony krzyż, Belzebub ryczasz do szpiku kości. Och, jak my się jej boimy. Judasz nie widział majestatu Bożego. To znaczy widział on człowieczeństwo Boga i mógł widzieć cząsteczkę majestatu Bożego, ale nie widział on go w całej okazałości tak, jak my go widzimy. Belzebub jęczy. Czy wy wiecie, co to znaczy? Ja go, Boga, widziałem. Widziałem, ale nie widziałem go jeszcze takim, jakim wy go kiedyś oglądać będziecie. Mogłem go jednak pojąć i widziałem i odczuwałem jego wielką cześć i majestat. Nie byliśmy jeszcze w całej doskonałości utwierdzeni w niej, ale byliśmy już w bardzo wielkiej szczęśliwości. Znajdowaliśmy się już w bardzo wielkiej, wszystko obejmującej szczęśliwości. Ale nie chcieliśmy, nie życzyliśmy tego tej kobiecie. Nie chcieliśmy, nie życzyliśmy sobie, aby ona nad nami panowała i rządziła. A do tego jednak doszło. I potworny krzyk. I dalej po pewnym czasie ta z góry odeszła pewnego razu na samotnie i modliła się przez 10 dni, dzień i noc. Wtedy została wzięta do nieba i zobaczyła nieskończony majestat Boży. Bóg w Trójcy jedyny rozkazał nam, abyśmy z dołu, z piekła wstąpili do góry. Wskazuje na dół, a później na górę.
Nie było to samo niebo, ale jednak wyższa sfera. Musieliśmy udać się w górę oglądać to stworzenie, czy chcieliśmy, czy nie. Trójca Święta zmusiła nas do oglądania jej prawie w całym jej majestacie. Była ona w większym majestacie i wspaniałości, niż widzieliśmy ją kiedyś poprzednio w czasie próby. Ona całkowicie zwyciężyła nas. Ta z góry całkowicie nas zwyciężyła. Widzieliśmy ją obleczoną w słońce. W każdym razie widzieliśmy ją w wielkim majestacie z księżycem pod stopami. Jak bardzo błagaliśmy Boga, jak bardzo błagaliśmy Jego majestat, aby odsunął nas od tego widoku. Błagaliśmy Go nawet, aby nas wrzucił natychmiast do piekła, do przepaści mąk, abyśmy tylko na to nie patrzyli. Tak okropne było to widzenie. On jednak nie pozwolił nam odejść. Musieliśmy jeszcze przez jakąś chwilę znosić ten straszliwy widok. Belzebub wyje szalenie z odrazą. Koniec egzorcyzmu. Bracia i siostry, zdumiewające jest to stopniowe odkrywanie tajemnicy Maryi. Kim ona jest? Wracamy teraz do Księgi Rodzaju. Jesteśmy w sytuacji, w której ziemia jest tohu łabohu, jest bezładem, pustkowiem. Nad tym pustkowiem unosi się Duch Święty i rozpoczyna się na nowo przygotowanie ziemi do pojawienia się rasy ludzi, do pojawienia się Adama i Ewy. Lucyfer nie wie jeszcze, kiedy to się stanie. Wie tylko, że pojawi się istota będąca w zamyśle Bożym, królową niebios i wszystkich aniołów. Wie też to, że dzięki niej nastąpi wcielenie Jezusa w rasę ludzi. Ale nie wie jednak, kiedy to nastąpi. Po jego buncie, kiedy już nie jest niosącym światło, stał się niosącym ciemność. W związku z tym jego poznanie planu Bożego stało się już teraz bardzo ograniczone. Porusza się po omacku. Ma niesamowitą inteligencję, ale przez grzech i bunt stał się istotą niemogącą nadążyć za logiką Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty wkracza, coś planuje, zaczyna działać, Lucyfer zawsze całkowicie się myli. Całkowicie się gubi. Nie potrafi absolutnie odszyfrować logiki Boga. Plan zbawienia, plan stworzenia rasy ludzkiej, również jego inteligencja po tym strąceniu na ziemi, po tym buncie, nie odbierała już jasno. I bardzo ciekawa rzecz teraz. Dlatego też, kiedy zobaczył Adama i Ewę w ziemskim Edenie, był przekonany, że Adam narodził się z Ewy. Czyli, że plan Jahwe zaczyna się wypełniać. I oto Lucyfer ma przed sobą Ewę, która według niego ma być istotą mającą przyjąć królowanie nad aniołami niebiosami, czyli to jest Maryja według niego, i zrodzić Jezusa. Lucyfer myślał, że to jest Adam. I właśnie dlatego, jak mówi Katarzyna Emerich, Lucyfer pierwszy zaatakował Ewę, żeby pokonawszy ją, unicestwić przyszłe jej panowanie nad aniołami. Jeszcze nie wiedział, że Adam jest stworzony. Wiemy, jak ta historia potoczyła się dalej. Wiemy, że udało się Lucyferowi skusić Ewę i nastąpił ten straszliwy dramat grzechu pierworodnego. Katarzyna Emerich, błogosławiona Katarzyna, mówi też o pewnym fakcie, który nam rozświetli to, co przed chwilą powiedziałem. Mówi o tym, że Adam i Ewa zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga Jahwe, bardzo podobnie w swoich cechach do Maryi i Jezusa. Byli bardzo niezwykłymi, pięknymi, jaśniejącymi, inteligentnymi, mądrymi istotami. Natomiast po grzechu praktycznie zostali zniszczeni nie tylko w swojej duszy, ale też w swoim ciele. Promieniowali nieprawdopodobnym światłem, piękną jasnością, która po grzechu stała się ciemnością. Praktycznie można powiedzieć, że stali się ciemną materią po grzechu pierworodnym. Po wygraniu tej walki o człowieka i zniszczeniu człowieka przez grzech pierworodny, upadku człowieka przez grzech, Lucyfer zrozumiał ten wielki błąd, tą pomyłkę, kiedy Bóg objawił mu to, że Adam i Ewa to nie Maryja i Jezus. Usłyszał wyrok Jahwe na siebie. Pamiętacie jaki? Że pojawi się kobieta. Czyli to nie była Ewa jednak. Pojawi się kobieta, która zmiażdży mu głowę. I to właśnie ona będzie królową ostatecznego zwycięstwa nad nim. W tym momencie zaczął żyć, jak mówią mistycy, w potwornym bólu, ale też lęku i strachu przed tą kobietą, która miała się pojawić. Nie wiedział kiedy.
Ale od tego momentu miał jeden plan. Mianowicie zniszczyć łono kobiety, która będzie nosić Mesjasza, zniszczyć przez grzech. Wiedział bowiem, że wcielenie Boga musi nastąpić w łonie, które będzie niepokalane, bez grzechu, pełne łaski. Niemożliwe jest, żeby Bóg po trzykroć święty mógł narodzić się z grzesznego łona. Plan Lucyfera był więc taki. Po doprowadzeniu do upadku Ewy, doprowadzić do grzechu wszystkie kobiety, które pojawiały się na świecie. Po to, aby każdą z nich zniszczyć grzechem, by jej łono grzeszne nie mogło być mieszkaniem po trzykroć świętego Boga, Jezusa Chrystusa. Dlatego też możemy się domyślać, co się stało, kiedy pojawiła się Maryja. Jak demon, jak szatan, jak całe piekło próbowało za wszelką cenę zniszczyć ją grzechem. A wiemy, że ona zwyciężyła każdą pokusę. Nie zgrzeszyła żadnym grzechem. Oparła się każdemu atakowi. Ostatni raz przeczytam wam fragment z egzorcyzmu, bo jest bardzo ważny według mnie, który podsumowuje teraz tą część, o której wam mówię, która jest przekazem mistyków i świętych. Egzorcysta, mów imię Przenajświętszej Trójcy, Belzebub. Czy wiecie, jak długo myśmy się naradzali? W jaki sposób moglibyśmy temu stworzeniu, mówi o Matce Bożej, chociaż w części zaszkodzić albo osłabić go? Nie mogliśmy jednak nic uczynić. Ona wszystko zwyciężała. Radziliśmy przez stulecia. Naradzaliśmy się, co powinniśmy i co mogliśmy uczynić, kiedy ona wreszcie przyjdzie. A kiedy wreszcie przyszła, nie poznaliśmy jej nawet tak zaraz. Egzorcysta, nie poznaliście jej zaraz? Belzebub, zaraz nie, nie tak od razu. Czuliśmy już, że to ona musi być. Czuliśmy, co za dziwne szaleństwo. Jak cnotliwe stworzenie musi to być, któremu nie możemy nic uczynić. Dlaczego jednak nie wiedzieliśmy o tym zaraz? Burczy i gwałtownie jęczy. Egzorcysta, ty musisz mówić, Belzebubie, mów w imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię niepokalanego poczęcia. Belzebub, ja i Lucyfer oraz inni demonowie zwołaliśmy całą naradę, kiedy poznaliśmy, że to jest ona. Przez długi dzień i noc radziliśmy się, w jaki sposób moglibyśmy jej zaszkodzić. Zwołaliśmy więc najlepszych czarowników. Rozkazaliśmy im, aby zaszkodzili jej na ciele i duszy, aby nie była taka mocna, nie tak druzgocząca nas w modlitwie i nie wywierająca takiej mocy, ponieważ wiedzieliśmy dobrze, że właśnie ona będzie później miała Kościół w swoich rękach. Sam Piotr padał jej do stóp, kiedy to było potrzebne. Belzebub warczy z wściekłością. Ma ona ogromną potęgę, ponieważ jest najukochańszym i najdoskonalszym stworzeniem Boga. Jest ona ogromnie doskonałym stworzeniem. Po Bogu tysiąc i tysiące razy wyżej, aniżeli jakiekolwiek stworzenie. Nawet jej oblubieniec, święty Józef, który tysiąc i tysiąc razy wyższy jest od innych ludzi, nie jest w żadnym wypadku równy jej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię niepokalanego poczęcia, Matki Bożej, mów dalej prawdę. Belzebub mówi, wtedy radziliśmy, a czarownicy chcieli jej zaszkodzić. Chcieli oni dokonać wszystkiego, aby jej zaszkodzić. Ona jednak trwała nadal na modlitwie. Nie mogliśmy temu szalonemu stworzeniu zaszkodzić, ponieważ uwolniona była od grzechu pierworodnego, nie tak jak inni ludzie. Ani czarownica, ani magowie, ani ktokolwiek był, nie mógł jej zaszkodzić. Nie mieli ci diabelscy czarownicy żadnego wpływu na nią. Kiedy byliśmy wściekli, szalenie wściekli, jak tylko piekło może być wściekłe, kiedy widzieliśmy, że wszyscy razem i każdy z osobna nie może niczego dokonać przy tym niepojętym, wybranym przez Boga stworzeniu, wtedy rzuciliśmy się z wściekłości na czarowników i magów i poczyniliśmy im wielkie szkody. Otrzymali podwójną porcję tego, w czym powinni byli jej zaszkodzić. Mów dalej, Belzebubie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię niepokalanego poczęcia. Belzebub, jest to dla mnie szalona pokuta, wrzeszczy, że ja, właśnie ja, muszę o tym mówić. Ten tam u góry nie mógł wymyśleć nic obrzydliwszego, nic głupszego, nie mogło wpaść mu do głowy, że zabrał nas do tej górnej sfery i pokazał nam to stworzenie. Belzebub znowu straszliwie ryczy. Była to dla nas szalona klęska. Teraz mówi płaczliwym głosem. Wolelibyśmy raczej czołgać się w piekle wśród najgorszego ognia.
Nie wolno nam powiedzieć, co chcemy, gdyby nam jednak było wolno, użyłbym najgorszych słów. Ale ona do tego nie dopuszcza. Musieliśmy na nią patrzeć. Na to stworzenie z koroną i perłem, przeniknięte słońcem, wybrane przez Najświętszego. To było dla nas straszne. Mam to jeszcze teraz przed oczami. Szaleję jeszcze teraz z powodu tego widoku. Belzebub ryczy przeraźliwie. Zdaje mi się, jakby to było dziś, a innym także. Kręci nas jeszcze dziś z wściekłości. Kiedy musieliśmy się znowu udać do piekła, raczej więcej, że nam zezwolono, aniżeli rozkazano, aby nas tak nie męczyć, wtedy dokuczaliśmy sobie wzajemnie z wściekłości, znieważaliśmy się, ponieważ nie mogliśmy znieść wzajemnego widoku, że takie stworzenie, taka kobieta ma nad nami panować. To jest przecież młot, to jest szaleństwo. Wyje i krzyczy strasznie. I tutaj koniec egzorcyzmu. Kochani, zdumiewające są te świadectwa. One są tylko po to, aby nam potwierdzić prawdy wiary, prawdy Pisma Świętego. To, co Bóg chce nam objawić przez świętych i mistyków. I to, jak bardzo piekło pracuje nad tym, żeby nas oderwać od Maryi. Oderwać od niej. Ponieważ wiedzą, że jak oderwą ją od nas, to wtedy rzeczywiście piekło może nas dopaść bez żadnego problemu. Ona jest szczególnie dla nas, a my szczególnie dla niej. Maryja ma nieprawdopodobny wpływ na serce Boga. Wyprasza wszystko, cokolwiek poprosi. Naprawdę. Wyprosi nam również wieczne zbawienie. Jeśli naprawdę się jej oddamy, naprawdę oddamy, czyli codziennie będziemy na nowo mówić jej, że jesteśmy cali jej, ona jest cała nasza i może zdobyć z nami wszystko, co zechce. Wszystko, co zechce. Poddajemy się jej w całkowitym zaufaniu. Niech nas prowadzi z chwili na chwilę. Niech robi to, co ona chce i ja chcę. Święty Dominik Guzman, założyciel zakonu dominikańskiego, kiedyś prowadził egzorcyzm i zapytał diabła, kogo obawiacie się najbardziej? I usłyszał taką odpowiedź. Naszym największym wrogiem jest Matka Jezusa, która ma moc obronienia przed piekłem tych, którzy się jej oddają. Musimy wyznać, że żaden z tych, którzy się jej oddali, nie został strącony do piekła. Jedno jej westchnienie ofiarowane Trójcy Świętej znaczy więcej niż wszystkie modlitwy i prośby wszystkich świętych. Boimy się jej bardziej niż wszystkich świętych naraz. Zdumiewające. Ale tak rzeczywiście jest. Wiecie, że siostra Faustyna widziała sąd, który odbywał się nad Józefem Piłsudskim. I widziała, że wyrok zapadł jeden. Potępienie. Józef Piłsudski stał bardzo smutny, przybity totalnie. I w tym momencie Faustyna zobaczyła, że stanęła przy nim Matka Boża. I zaczęła prosić Ojca. I wyrok został zmieniony na ciężki czyściec. Wyrok zapadł, potępienie. Stanęła Maryja i wyprosiła zbawienie. Jest niesamowita. Być może dlatego, że Józef Piłsudski, nie wiedząc o tym, miał wszyte w swój mundur medalik Matki Bożej, który wszyła mu mama w tajemnicy przed nim. On o tym nie wiedział. I nosił ten mundur wojskowy z wszytą Matką Bożą. I modlitwy matki, nieustanne modlitwy matki były gromadzone przez całe życie Piłsudskiego na ten jeden moment, kiedy stanął przed Bogiem i ważyły się losy jego wieczności. Jestem przekonany o tym, że mama, modląc się, naprawdę ufała, że bez względu na to, co robi jej syn, zostanie zbawiony, bo jest oddany Matce Bożej, choć on sam nie zdawał sobie z tego sprawy.
Musicie ufać do końca, rodzice. Mamo, każda sekunda, każda minuta Twojej modlitwy za Twoje dzieci jest zbierana w sercu Maryi. Nawet jeśli do końca nam się wydaje, że umiera ktoś niepojednany z Bogiem, nie do końca tak jest. Wszystkie Twoje modlitwy będą zebrane na ten najważniejszy, absolutnie najważniejszy moment, kiedy Twoje dziecko stanie przed Bogiem, aby wybrać wieczność z Nim albo potępienie z diabłem. Wszystkie Twoje modlitwy i wszystkie oddania Twoich dzieci Matce Bożej na ten jeden moment będą zebrane. Nie bój się, tylko ufaj. W czasie jednego egzorcyzmu w Rzymie egzorcysta miał przekazać informację papieżowi. Diabeł został zmuszony w pewnym momencie do wypowiedzenia takich słów. Muszę głosić jej chwałę. Jestem zmuszony. Chwałę Maryi. Nigdy nie mógłbym wymówić jej imienia i tego, co teraz mówię, gdybym nie był zmuszony. Ty, pokazując na egzorcystę, powiedz to wszystkim. Napisz do papieża. Mów o niej. Najpotężniejszej, która zawsze nas pokonuje. Która zawsze interweniuje na waszą korzyść. Zawsze niweczy plany szatana, mające na celu osaczenie was i zniszczenie. Macie ją, Maryję, która biegnie wszędzie, nieustannie, by przybywać do was i pomagać wam. Jedno zdrowaś Maryjo, wypowiedziane z wiarą, jest bardziej skuteczne od wszystkich naszych złych wysiłków, których dzisiaj tak jak nigdy dokonujemy, by wnieść wszędzie śmierć i zgubę, w szczególności posługując się okultystami i politykami. Powiedz i zapisz to wszędzie, że przeciwko niej, którą wy nazywacie niepokalaną, demon uczynił ogromny wysiłek, żeby wyzyczeć ten tytuł. Mój Pan i całe piekło nie możemy nic. Nawet wobec tej tutaj opętanej nie mogłem nic i teraz muszę sobie odejść. Ale dlaczego? Ponieważ ona i jej matka wzywały Maryję i kochają Maryję. Wzywajcie jej, módlcie się do niej. Mówcie o niej i módlcie się do niej. I w końcu z większą intensywnością głosu i silnym pobudzeniem. Nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie, nie rozpaczajcie, bo macie Maryję.